teraz druga lekcja. Tak o siłach bezwładności. Druga lekcja związana z naszą windą. Mówiliśmy o przypadku, w którym winda rusza w górę lub hamuje, jadąc w dół. No teraz zróbmy odwrotnie. Czyli winda będzie ruszała w dół lub hamowała, jadąc w górę. Jak to by wyglądało, moi drodzy? Winda rusza w dół lub hamuje, jadąc do góry. Wtedy przyspieszenie windy jako układu nieinercjalnego w obu przypadkach jest zwrócone w dół. No bo no, tak samo jak poprzednio, możemy powiedzieć. Rusza w dół, czyli prędkość jest w dół. Tak, to przyspieszenie ma ten sam zwrot co prędkość, czyli też w dół. Tak. Hamuje, jadąc do góry, czyli jadąc do góry, czyli prędkość jest do góry, ale hamuje, czyli przyspieszenie też jest przeciwnie, czyli w dół. Tak, do prędkości. A skoro przyspieszenie windy jest zwrócone w dół, to siły bezwładności działające na ciała umieszczone wewnątrz takiej windy mają zwrot przeciwny, czyli mają zwrot w górę. Mamy więc tego typu przypadek. Też rysunek nie jest dokończony. Siła, ciężkość, przyspieszenie windy w dół, siła ciężkości w dół, siła bezwładności w górę. W takim przypadku siła ciężkości, siła bezwładności mają przeciwny zwrot. Ich wypadkowa jest różnicą tych sił oczywiście. Ta różnica da nam jak zwykle siłę nacisku. Tak? Mg minus A, czyli siła nacisku będzie różnicą tych dwóch sił. Tak? Różnicą tych dwóch sił, więc to będzie jakoś tyle. No, załóżmy, że to będzie tyle. Tak. To nie jest zbyt duża na moim rysunku siła, tak? To byłoby gdzieś tyle. A no, czyli popatrzmy na jedną rzecz, potem dalej powiedzmy, czyli to będzie siła nacisku. Czyli nacisk jest mniejszy od siły ciężkości. Mg minus minus ma. Tak? Bo siła bezwładności tutaj się odejmuje od siły. Formalnie oczywiście wektorowo, żeby było jasne, jest to suma. Siła nacisk jest sumą tych dwóch sił. Wektorowo to jest dokładnie ten sam zapis, co to. Ale teraz wektory mają przeciwne zwroty. Czyli tutaj zamiast plusa będzie minus. Tak? Czyli siła nacisku jest mniejsza od ciężaru ciała. Tak zwany stan niedociążenia. To jest stan niedociążenia. Tak? Siła nacisku jest mniejsza od ciężaru. Tak? Jest malutka. To jest siła, którą człowiek naciska na podłoże. Więc teraz siła reakcji człowieka jest w reakcji podłoża na człowieka jest też podobnie, niewielka, tak? To jest siła reakcji. Tak, R. Tutaj niech to będzie, tak? Są niewielkie siły. Skoro siła nacisku jest mniejsza od ciężaru ciała, to również mniejsza od ciężaru jest siła sprężystości podłoża, tak? No bo to jest taka sama jak N, jak nacisk. Tak, co do wartości. Ale teraz wypadkowa tych dwóch sił, czyli siły ciężkości i siły reakcji podłoża działającej na człowieka w windzie jest zwrócona wtedy w dół. Tak, no teraz no już popatrzmy na prawdziwie, rzeczywiście istniejące siły działające na człowieka. Ciężar Q i siła reakcji podłoża w górę. To są dwie siły działające na człowieka. Teraz wypadkowa tych dwóch sił jest zwrócona w dół. No to i układ uzyskuje. No i teraz właśnie. Z punktu widzenia układu zewnętrznego, inercjalnego, ponownie wszystko jest w porządku. No bo
wypadkowa jest w dół, ciało uzyskuje przyspieszenie A równe w dół, tak? Q minus R tym razem, no bo Q jest większe od R, tak? I MA. A jest przyspieszeniem windy, właściwie przyspieszeniem człowieka, czyli w dół. Z punktu widzenia układu nieinercjalnego, jakim jest winda, tutaj to nie jest w porządku, no bo wypadkowa jest różna od zera, a człowiek jest względem windy nieruchomy. Tak? Ale znowuż jak wstawimy siłę bezwładności, która jest formalnie, która tak naprawdę działa na człowieka przecież, tak? Ta siła pozorna, czyli Q będzie plus FB plus R. Tak? Czyli z punktu widzenia, o, przypominam, że siły Q i R są tutaj jedynymi rzeczywistymi siłami działającymi na człowieka. Dla windy, będąc układem nieinercjalnym, zasady dynamiki ponownie nie są spełnione. Tak? No bo różnica Q i R jest jakaś różna od zera, a człowiek jest nieruchomy względem windy. Tak? Ale pojawia się siła bezwładności. I podobnie jak poprzednio możemy napisać, że Q plus FB plus R równa się 0. Tak. Uwzględniając siłę bezwładności, suma działających sił, ale tylko w układzie nieinercjalnym na człowieka, jest równa 0. Człowiek jest nieruchomy względem windy. Czyli widzicie, ta siła bezwładności pojawia się właśnie po to, aby nam zasady dynamiki się zgadzały. Tak. W układzie inercjalnym, zewnętrznym, na przykład schody, nie ma siły bezwładności. Wypadkowa siły nie jest równa 0, no i człowiek ma przyspieszenie. To się wszystko zgadza. Tak? Wszystko się zgadza. No dobrze. A jak się czuje człowiek w stanie niedociążenia? Skoro nacisk jest mniejszy od ciężaru, to czujemy się tak, jakbyśmy ważyli mniej niż w stanie normalnym. Czyli jeżeli ktoś chciałby, żeby waga wskazywała mniej niż normalnie, na przykład, że jak ktoś reakcja schudnąć na przykład, tak? To owszem, niech bierze wagę pod pachę, pójdzie do jakiejś windy, postawi wagę na podłodze, stanie na wadze, ale niech nie patrzy od razu na wskazanie i o tym teraz niech ruszy windą, ale jeżeli chce, żeby winda wskazywała mniej, to musi ruszać w dół. Tak? Wtedy. Jak rusza w dół i w momencie ruszania niech spojrzy na wagę. Ta waga wskaże mniej. Tak? To tak jakby można powiedzieć, to, że teraz podłoga ucieka człowiekowi spod nóg, tak? Dlatego waga wskazuje mniej. No dobrze. Ale tak jeszcze piąty punkt sobie wymyśliłem. Co się stanie, gdy winda będzie miała przyspieszenie równe przyspieszeniu ziemskiemu? Czyli co, gdy winda będzie spadać? Czyli to A będzie równe przyspieszeniu ziemskiemu. Czyli to A tutaj w tym wzorze... Nie chcę tylko podświecić A, ale już. Samo A, nie, to jest jedna całość. To A będzie równe G. To będzie G minus G. Czyli jaki będzie nacisk? No właśnie. Wtedy przyspieszenie windy jest równe przyspieszeniu ziemskiemu. Czyli nacisk na podłoże wynosi MG minus G równa się 0. Nie ma siły nacisku. Waga niczego nie wskaże. Właściwie wskazuje 0. Wydaje nam się, że nic nie ważymy. To jest stan nieważkości. Tak? I zawsze powtarzam wtedy na lekcji, jeżeli ktoś nie wierzy, że tak jest, niech przywiąże sobie wagę do nóg i wyskoczy przez okno. Co wskaże waga w czasie lotu? 0. Tak. Żeby było jasne, nieważkość to stan, w którym działające na układ ciał siły zewnętrzne nie wywołują wzajemnych nacisków części układu na siebie. Czyli na przykład, jeżeli potraktujemy ciało człowieka jako układ, to w obrębie tego ciała jedna kość na drugą nie naciska. Tak? Czujemy się zupełnie swobodni. Normalnie tego stanu nie odczuwamy. Mamy stan ciężkości. Tak?
To ja zewnętrzne oddziaływania grawitacyjne w takiej definicji są pomijane. W szczególności nieważkość występuje tylko wtedy, gdy na ciało działa tylko siła grawitacji. Popatrzcie, tylko siła grawitacji. To słowo tylko jest tutaj bardzo, bardzo ważnym słowem. Dlaczego? Bo jeżeli ja teraz siedzę na fotelu, to na mnie działa siła grawitacji, a i owszem, ale nie tylko siła grawitacji, bo jeszcze na mnie działa siła reakcji podłoża. Tak? Jeżeli ja stoję, to podobnie siła reakcji podłoża. Jeżeli jest tylko siła grawitacji, będę w stanie nieważkości. Czyli jeżeli ja wagę przewążę do nóg i wyskoczę, to nie będzie, nie będzie mojego nacisku na wagę, ani reakcji wagi na mój nacisk, bo nie będzie nacisku, tak? To nie będzie reakcji. Będę w stanie nieważkości. Tutaj tak mamy. Na człowieka działa wyłącznie siła grawitacji. Nie ma siły reakcji podłoża. Tak? Skoro nacisk jest równy 0, tak? Skoro nacisk jest równy 0, to nie ma nacisku i nie ma R. Czyli jest tylko Q. No i FB równa co do wartości Q. Tak? W tym przypadku siła bezwładności byłaby równa sile ciężkości. Dlatego nacisku tutaj nie ma żadnego. To jest stan nieważkości. Tutaj jeszcze sobie dopisałem. Nieważkość można obserwować w czasie przebywania w sztucznym satelicie orbitującym powyżej gęstych warstw atmosfery po wyłączeniu napędu rakietowego. Niezależnie od kierunku prędkości i odległości od Ziemi. Tak. Nieważkość odczuwa się także w jakimkolwiek układzie zamknięte podczas swobodnego spadania, na przykład w windzie, która się urwała, a także w samolocie podczas tak zwanego lotu parabolicznego. To są właśnie ćwiczenia stanu nieważkości dla kosmonautów. Lot taki polega na tym, że samolot początkowo wznosi się, następnie zmienia kierunek lotu, można powiedzieć, że wyłącza silnik i spada w dół, tak? Ale tu chodzi o to, że mamy jeszcze opory powietrza, które chcemy pominąć, więc zmienia kierunek lotu tak, żeby poleciał po takim torze i z taką prędkością, jak ciało spływające swobodnie przy braku oporu powietrza. Ten tor jest zbliżony do toru parabolicznego. Normalnie są opory powietrza, więc jednak jakieś opory, jakaś siła działająca w górę dodatkowo by się pojawiła, więc tutaj tak. Dlatego to jest to lot paraboliczny. Przy dokładnym sterowaniu lotem można uzyskać stan nieważkości w samolocie. Oczywiście nie trwa to długo, około minuty, czy nawet krócej niż minutę. Minuta to taka granica praktycznie. Tak? Potem trzeba znowu wznieść się do góry, czyli tam będziemy mieli stan przyciążenia znowuż. Tak. Dlaczego na stacji kosmicznej jest nieważkość? Też takie pytania. Tak. Też zadaję w tym momencie takie pytanie na lekcji. Dlaczego na stacji kosmicznej jest stan nieważkości? Odpowiedź wydawać się mogło prosto, bo nie ma tam siły grawitacji, co? Ale jest to jak najbardziej błędna odpowiedź. Bo przecież zwróćmy uwagę, jaki jest promień Ziemi? 6371 km, przecięty promień Ziemi. Jak wysoko leży jest stacja kosmiczna nad powierzchnią Ziemi? Nie, ja tutaj tego nie pamiętam, ale około 300, 200, nie, czasy 300 km nad powierzchnią Ziemi. Co to jest 300 km w porównaniu 6371 km? To jest niewiele. Czyli tak naprawdę na stacji kosmicznej działa na nas siła grawitacji niewiele mniejsza niż na powierzchni Ziemi. A jest stan nieważkości. Czyli odpowiedź na stację kosmiczną jest stan nieważkości, bo nie ma tam siły grawitacji, jest odpowiedzią całkowicie błędną. Tak. Tak naprawdę, tak można powiedzieć, stacja kosmiczna spada na powierzchnię Ziemi. Spada, lecąc jednocześnie do przodu. Tak jakbyśmy coś rzucili w rzucie poziom. Spadając po prostu tak szybko leci przekazy do przodu, że nie zdąży spaść na powierzchni Ziemi, tylko leci jak gdyby tam dalej. Ziemia jak gdyby też ucieka, tak? Bo Ziemia jest kulista. Gdyby Ziemia była płaska, to by spadło. A że jest kulista, to spadając
spadając, krąży wokół Ziemi. Tak? W stacji kosmicznej, podobnie wtedy jak tej spadającej windzie, występuje siła bezwładności, zwrócona przeciwnie do siły ciężkości. Tak naprawdę. Ta siła bezwładności równoważy względem układu oczywiście nieinercjalnego siłę grawitacji. Tak? Bo względem układu na przykład związanego z Ziemią nie ma siły odśrodkowej. Jest siła grawitacji, która trzyma na uwięzi stację kosmiczną, a na koniec wokół Ziemi. Jest wszystko, nie ma problemu. Tak? Ale z punktu widzenia stacji kosmicznej właśnie jest stan nieważkości, bo tam ta siła bezwładności równoważy siłę grawitacji i nie odczuwa się żadnego nacisku. No dobrze. Więc mamy stan nieważkości. A teraz, co się stanie? Jeszcze inny ciekawy przypadek. Gdy nasza winda nie dość, że będzie spadać, ale ona jeszcze będzie miała dodatkowy jakieś turbo doładowanie, dodatkowy jakiś silnik, miałaby dodatkowy jakiś potężny silnik, montujemy silnik i teraz tutaj jeszcze ten silnik odpalamy i lecą jakieś, tak? No i dodatkowy napęd mamy, tak? Taki dodatkowy. To nie wiem, co można byłoby narysować. Tu tutaj jakiś dodatkowy, nie wiem, jakiś dodatkowy napęd. Tak. Dodatkowy napęd. Proszę bardzo. Ciach. Ciach. Czyli innymi słowy, co wskaże waga? Co się dzieje w takiej windzie, która leci w dół z przyspieszeniem, czyli przyspiesza większym niż przyspieszenie ziemskie. Tak? Gdy to będzie tak, a będzie większe od G. Tutaj nam nie chcę zmieniać, bo to jest inny punkt. Tu mam narysowane A większe od G. Co się wtedy dzieje? To patrząc na ten wzór, który mamy tutaj, na ten wzór, skoro A będzie większe od G, to przy od A będziemy od G odejmować coś większego, to uzyskamy wielkość ujemną. Czyli nacisk będzie wtedy z minusem. Ujemny nacisk. Siła nacisku ujemna. Co to oznacza? Przypominam, siła, wielkość wektorowa. Minus może oznaczać tylko jedną rzecz. Przeciwny zwrot niż ten, który przyjmowaliśmy jako dodatni. Skoro wszystkie moje siły tutaj były na plusie, to były w dół, a siła reakcji, tutaj pamiętacie, było napisane, napisałem kiedyś porządniej, tutaj siła reakcji jest zrzucona w górę, czyli jest na minusie, to skoro nacisk będzie teraz na minusie, a normalnie był w dół, to oznacza, że teraz nacisk będzie ujemny. Tak, siła bezwładności będzie większa od siły ciężkości. Tym razem. Tak, bo A jest większy, czyli MA jest większy niż MG. Czyli nacisk będzie równy siła bezwładności minus ciężar. Tak? Czyli można powiedzieć, że to będzie równe M nawias A minus G. Tak? Czyli siła nacisku będzie zwrócona teraz w górę. Czyli człowiek stoi na suficie. Sufit wydaje mu się podłogą. Jeżeli w windzie nie byłoby okien żadnych, to tak naprawdę ten człowiek nie byłby w stanie rozróżnić, czy stoi na podłodze, czy stoi na suficie. Dla niego sufit byłby po prostu podłogą. Dopiero może przy uderzeniu o ziemię by się zorientował, o co chodzi. A w takim przypadku nie ma szans. Tak? I to bardzo, bardzo ważny wniosek. Siła ciężkości nie jest rozróżniana od siły bezwładności. Tu nie chodzi o nas. Tutaj, gdyby stała tutaj sobie jakaś herbatka, stała sobie tutaj jakiś kubeczek z herbatą, brak wypełnienia.
załóżmy, że to jest nasza herbatka, to ta herbatka spokojnie ten napój tam, jak tak zostanie, by sobie tak leżało wszystko spokojnie. To byłoby jak podłoga, tak, żeby było jasne. Sufit stałby się podłogą. To byłby efekt nie do odróżnienia. Tutaj mogłaby być waga, byśmy coś wskazać, waga by coś mogła wskazać, więcej przyciążenie lub niedociążenie, wszystko zależałoby od tego, jakie będzie wielkie A. Tak naprawdę. Tak. Więc bardzo istotne hasło. Siła ciężkości nie jest rozróżniana od siły bezwładności. Z punktu widzenia ciała nie ma między nimi różnic. W waszym podręczniku bardzo ładnie opisany jest stan nieważkości, jaki można uzyskać w samolocie, tak, który porusza się odpowiednio w dół, kiedy można mieć stan nieważkości w takim samolocie. To jest bardzo ładnie na stronie 130 wyjaśnione. Tak. A teraz chciałbym jeszcze zrobić krótkie zadanie. Zadanie pierwsze ze strony 131. Treść zadania tutaj nie będę tego tutaj zapisywał, ale rozwiązanie jest oczywiście tak. Treść brzmi w ten sposób. Gdy Robert ważył się w nieruchomej windzie, waga wskazywała 80 kg. Gdy winda ruszała, waga przez chwilę wskazywała 90 kg. W którą stronę pojechała winda? Zacznijmy od jednej rzeczy, żeby było jasne. Tak naprawdę waga, taka łazienkowa, nie wskazuje masy. To nie jest masa Roberta, przecież masa się nie zmieniła na przytył 10 kg. Waga tak naprawdę wskazuje siłę, z jaką ktoś na nią naciska. Jeżeli jest to pozioma powierzchnia, nieruchoma, na twardym podłożu, to faktycznie ta siła nacisku jest równoznaczna z siłą ciężkości, jaka działa na tego człowieka, co łatwo można przeliczyć na masę. Ale tak naprawdę jest to siła, żeby było jasne, tak? Waga wskazuje kilogramy, ale tak naprawdę ona wskazuje siłę. No i teraz, z którą stronę jechała winda? No skoro waga wskazała więcej, czyli jest to stan przeciążenia, czyli albo winda rusza w górę, albo hamuje jadąc w dół. W tym przypadku jest hasło, gdy winda ruszała. No to skoro winda jednak faktycznie ruszała, to musiała się poruszać w górę. Wtedy w takiej windzie jest stan przeciążenia. Zadanie, przepraszam, podpunkt B. Jaki był ciężar Roberta w windzie nieruchomej i w poruszającej się? No ciężar, czyli ta siła ciężkości, dzięki której naciska z siłą nacisku jakąś na wagę. No to jest siła nacisku, to jest strona siły ciężkości, czyli mg, czyli 800 N. Tutaj nawet nie widzicie, nie robiłem tego formalnie jako zadania. A w windzie poruszającej się, ruszającej się będzie 900 N. No tak naprawdę powtarzam, to co tam napisali, jaki był ciężar Roberta, to formalnie nie jest ciężar, tak? Do końca. Tak naprawdę jest to siła, z jaką Robert naciska na wagę. Czyli on czuje się tak, jakby nie ważył 80 kg, czy nie byłoby ciężaru 800 N, tylko 900 N, tak? Tak się czuje. Ale przypominam, te siły są nierozróżnialne, więc dlatego można tak mniej więcej powiedzieć, że to jest ciężar. Bo w końcu mówimy o stanie przeciążenia, tak? Czyli czujemy się, jakbyśmy byli ciężsi niż jesteśmy tak naprawdę. Jak skoro waga wskazuje 90 N, to tak jakby to było, tak, 900. Skoro waga wskazuje 90 kg, to tak jakby to było 900 N, tak? A przyspieszenie windy? No to mamy coś takiego. Skoro waga wskazuje 900 N, a to jest 800, to ta reszta musi być 100, nie? Tak naprawdę N. Czyli przyspieszenie łatwo wyznaczyć, a formalnie przekształcę wzór. MG na stronę lewą z minusem, jest z minusem MG.
No i podzielić wszystko przez masę ciała, czyli wychodzi siła nacisku, czyli ten mierzony niby ciężar człowieka, tak? Minus ciężar w windzie nieruchomej, normalny, mg przez masę ciała, tak? Czyli 900, znaczy to jest 100, minus 800 przez 80. Czyli to jest 100 przez 80, czyli 10 ósmych, czyli 1,25 setnych metra na sekundę. To jest przyspieszenie zwrócone w górę, tak? No, zadanie drugie, tutaj już może nie będę pisał. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w zamkniętej, nieprzeszklonej kabinie windy. Nagle odczułeś niewielkie przeciążenie. Zastanawiasz się, czy winda rusza w górę, czy też hamuje, jadąc w dół. Czy możesz to stwierdzić na podstawie obserwowanych przez Ciebie zmian własnego ciężaru? Jak myślicie? Czy można stwierdzić? I z tym pytaniem zostawiam Was, oczywiście, żeby było jasne. Nie chcę Wam wszystkiego na tacy pokład przedstawiać. A zadanie trzecie, chciałbym, żebyście policzyli to sami, tak? No dobrze. I to tyle, jeżeli chodzi o przeciążenia, niedociążenia. Następny temat, patrzę, to będzie o Księżycu, o fazach Księżyca. No, po powierzchni Księżyca. Nawet to o zaćmieniu. Nie wiem, zobaczymy, o czym tam jest, tak? Ale to za tydzień. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.